Cześć, audycja Kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 36. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Dwa tygodnie minęły kolejne. Było tak. Co robić, było co czytać. Newsów wyjątkowo mało w tym odcinku będzie. Tak, natomiast jeden bardzo nieprzyjemny. Ale konkretny. Więc jak wiecie, niedawno odbywał się Festiwal Komiksowa Warszawa, na którym nas nie było. Też się Comic Con chyba jakoś teraz odbywał, nie? Kto? Co? No, tak słyszałem. Coś tam było, ale swoją drogą, już pierwsza dygresja, jak tak zaglądałem wczoraj na Facebooka, dzisiaj rano na Facebooka właściwie nic nie piszą o tym Comic Conie, tylko chyba Jakub Dębski wrzucił zdjęcie. To jest wszystko, co widziałem. Więc... Widziałem jeszcze, że ktoś z cosplayu wrzucał. I tyle widziałem, jeśli chodzi o Comic Con. No cóż, to może w przyszłym. Ale chyba ktoś z moich znajomych pojechał, to się dowiem. To zobaczymy w kolejnych dniach, może więcej będzie na temat tego. Natomiast jeśli chodzi o komiksową Warszawę, to już po zakończeniu tego festiwalu rozpętała się afera. Afera wokół komiksu Polska Mistrzem Polski, który... Który był darmowy. Tak, który był darmowy i który... Całkiem niedawno też mi przyszedł pocztą, ponieważ miałem tam tajemnego agenta na komiksowej Warszawie, dzięki Damian, który mi kupił dwie rzeczy i przy okazji dostał tę Polska Mistrzem Polski. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie troszkę więcej na temat tego komiksu samego w sobie, jego zawartości. Natomiast komiks ten uraził wiele osób. Istnieje pewna teoria na temat tego, że wszystko wszystkich uraża teraz, jeśli komuś pasuje to do jego agendy. W każdym razie kilka osób poczuło się urażonych treścią tegoż komiksu. Dlaczegoż? Gdyż ponieważ były tam przekleństwa. Wow. Niespotykane w języku polskim. Kurczę, kto by pomyślał, ciekawe co by było, gdyby taka osoba szarpnęła, nie wiem, kaznodzieje na przykład. To by dopiero była afera. Albo... poszła w sobotę rano pod sklepik na osiedlu. Tak też można. W każdym razie komiks uraził kogoś. Pewnie też dlatego, że trochę szydzi, ale w taki fajny sposób. Znaczy, szydzenie to jest bardzo negatywne słowo, nie? Wydaje mi się, że ta jednak satyra, która tu się... jak najbardziej. Bo szydzenie faktycznie jest czymś złym. Natomiast znajdowanie jakiś charakterystycznych rzeczy i ukazywanie ich w prześmiewczy sposób, jak robi to Polska Mistrzem Polski, duetu Skarżycki-Leśniak, wydaje mi się, że... Znaczy, no, to jest potrzebne, nie? Tylko zawsze, no, prawda w oczy kole chyba często. Otóż to. W każdym razie afera rozkręciła się na tyle, by nawet dotarła do stołecznego ratusza. Ratusz oświadczył, że nie znał wcześniej treści zawartych w komiksie Polska Mistrzem Polski i po zapoznaniu się z wydawnictwem jednoznacznie oświadczamy, że nie akceptujemy jego treści. Z tego powodu zapadła decyzja o wstrzymaniu dotacji na projekt, którego częścią jest komiks. I w ten oto sposób Festiwal Komiksowa Warszawa został bez dotacji. Ta dotacja tutaj, z tego co widzę, wynosiła 170 tysięcy złotych i była na lata 2017-18-19. Super. Jak można w XXI wieku obrażać się o satyryczny komiks, który, nie wiem, no tak jak mówię, no, w następnym odcinku troszkę więcej. To jest bardzo ważne, Krzysiek, ponieważ to... Tam są przekleństwa. Ojej. A to jest komiks. Ojej. A komiksy są dla dzieci. Racja, faktycznie. Więc nie wolno takich rzeczy robić. Zapomniałem. Kurczę. Och. Tutaj być może emocje oburzonych nie byłyby aż takie wielkie, gdyby ten komiks nie był dotowany właśnie. No ale no cóż, no sytuacja jest żałosna moim zdaniem. No zdecydowanie. Mamy nadzieję, że trochę się wycofa ratusz z tej decyzji, ale szczerze wątpię. No cóż, no... Ja mam nadzieję, że znajdzie się ktoś inny, kto zasponsoruje. Tak, za to zdecydowanie trzymamy kciuki. Tak jak wspomnieliśmy, no, Polska Mistrzem Polski, troszkę więcej powiemy o tym w następnym odcinku. To jest taki mały spoilerek, będzie dużo polskich rzeczy za dwa tygodnie. No ale o tej aferze wypadało wspomnieć, bo jest po prostu... No ja dalej uważam, że to jest żałosne, co się dzieje, co się stało i no aż w zasadzie szkoda słów.
więcej. No, no, no cóż, no szkoda, że takie rzeczy się dzieją w XXI wieku w, powiedzmy, cywilizowanym kraju, chociaż... Nie no, w jak najbardziej cywilizowanym kraju masz bieżącą wodę i prąd, więc... Mhm. Tak, i coraz, jesteśmy coraz wyżej w rankingu najbardziej homofobicznych krajów Europy. Tak? Tak, chyba już podium, ale to tam... A kto jest na pierwszym miejscu? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale po prostu widziałem na Facebooku taki ranking, gdzie Polska była, zdaje się, trzecia. I całą masę komentarzy za rok pierwsze. I wiesz, i ta ciekawe, i ta na podstawie duma. Czego to jest liczone? To mnie chyba bardziej interesuje. Na podstawie wpisów na Facebooku? Czy... Nie wiem, może amerykańscy naukowcy wymyślili jakąś metodę. No może, może. Ach, no cóż, ale wracając to jeszcze... jest dla mnie zawsze problem z badaniami społecznymi. Mhm. Że badasz, wiesz, 10 tysięcy osób i odnosisz to do 100 tysięcy i no słabo. No i tak samo można powiedzieć właśnie o tej całej aferze, że parę osób się oburzyło i cały festiwal został pozbawiony. No tylko oburzyło się parę osób, które pewnie są decyzyjnymi osobami i to już jest problem. Mhm. No, tylko szkoda, że przez czyjś malutki ból dupki i coś, czego... nie potrafią pomieścić w malutkim muszczku, no ktoś ma stracić bardzo wartościowy festiwal, na którym można się bardzo wiele nauczyć i wielu ciekawych gości spotkać. No szkoda. Szkoda, ale tak jak wspomnieliśmy, może się znajdzie jakaś inna osoba, która będzie... Ale to było 100 ileś tysięcy, 170 tak? tysięcy złotych na 3 lata. Na 3 lata. Czyli wychodzi niecałe 60 na rok, tak? Mhm. Może się znajdzie jakiś ultra lewy, prawda, bogacz, który będzie tam dotował. No, nie no, albo trzeba Chińczyków poprosić, nie? Oni lubią wykładać pieniądze na filmy teraz, nie? Połowa filmów, na które idziesz do kina, mają albo z Abu Dhabi, albo z Chin. Mhm. No cóż, trzymamy kciuki, żeby jednak Festiwal Komiksowa Warszawa nie ucierpiał jakoś szczególnie mocno z tego powodu. Owszem, dotacja jest bardzo wyraźna, ale może uda się ją zastąpić czymś innym. Jakimś, tak jak wspomnieliśmy, prywatnym sponsoringiem albo coś w ten deseń. I oby jak najmniej takich głupich afer w kolejnych miesiącach. Tymczasem tydzień temu byłeś na innym festiwalu. Tak, tak, byłem na innym festiwalu i to był festiwal Cytadela w Modlinie pod Warszawą. W ruinach, hehe, zamku. Dokładnie, w ruinach, hehe, zamku. No, powiem ci, że bawiłem się fajnie, aczkolwiek jest... było tam sporo niedociągnięć, o których zaraz zresztą trolę. To była też pierwsza edycja. Tak, tak, to była pierwsza edycja festiwalu. I jak na pierwszą edycję było? Było spoko, aczkolwiek było widać, że jest to pierwsza edycja. Chociażby z bo tego... Bo cię zaprosili, to pewnie. Tak. Nie, chociażby z tego powodu, że widać było, że już w piątek, czyli w pierwszy dzień tego festiwalu, tam organizacyjnie był trochę chaos. Ale to się tam stopniowo uspokajało i było całkiem fajnie. Generalnie cały właśnie festiwal był całkiem fajny, tylko ludzie nie dopisali. Pierwsza odsłona Cytadeli, z tego co podano na Facebooku, przyciągnęła około 2000 osób, czyli stosunkowo niedużo. No i to nie był kameralny festiwal. No, on wyglądał jakby był kameralny ale w tym momencie. Z założenia oczywiście, tak, był założenia, takim większą imprezą. Tak, z założenia miał być większy i przypuszczam, że organizatorzy mogą być troszkę zawiedzeni, jeśli chodzi o frekwencję. Mhm. Aczkolwiek tutaj z tym wiąże się wiele takich problemów, o których też zaraz powiem. Natomiast te 2000 osób to jest wynik z 3 dni. Więc można powiedzieć, zresztą widzieliśmy to na własne oczy, że w piątek tam się naprawdę parę set osób kręciło, w niedzielę to samo i tylko ta sobota była taka, można powiedzieć, tłumna, o ile też można powiedzieć, że 1000 tam z hakiem osób to jest tłum. No dla mnie to jest tłum. To jest tłum, tylko że teren festiwalu był na tyle duży, że po prostu wiesz, idziesz i tu dwie osoby mijasz, tu trzy osoby mijasz i to się tak wizualnie wydawało, że wcale tych osób tak dużo nie było. Ale sobota zawsze jest najbardziej obleganym dniem, nie? Co by się nie działo. Fajne było to, że organizatorzy trochę reagowali na to, co się dzieje na bieżąco i na przykład w niedzielę, gdy zdacze ruszyli w
w głąb Modlina i na Nowy Dwór Mazowiecki i zapraszali ludzi na festiwal, bo okazało się, że dużo mieszkańców Modlina w ogóle nie wiedziało o tym, że ten festiwal się odbywa. Dojazd był fatalny, moim zdaniem. Znaczy, bo ty tam ciuchcią jechałeś, tak? Tak, ja tam ciuchcią jechałem, ale powiem ci tak, że z Warszawy do Modlina jedzie się pociągiem około 40 minut, a później ze stacji Modlin albo jedziesz Uberem, bo taksówek to tam nie było, albo idziesz piechotą kolejne 40 minut. Więc ty, nawet z Warszawy, która jest tak naprawdę 30 km dalej, musisz co najmniej te półtorej godziny, może trochę więcej poświęcić. Czyli tylko samochód, tak? Samochodem naprawdę. Z kolei byłby był problem taki, że to, na to dużo osób narzekało, że było słabo oznaczone. Że dopiero jest w Modlinie takie wielgachne skrzyżowanie, bardzo główne skrzyżowanie w tym mieście, miasteczku. I nie było tam nic, żadnego oznaczenia. Dopiero jak się zjechało z głównej drogi na boczną, trochę dalej był pierwszy znak, że faktycznie ta cytadela się tam odbywa. I na przykład w niedzielę właśnie miałem przyjemność rozmawiać z paroma ludźmi, którzy no właśnie wprost mówili, że jechali autem i się pogubili, już chcieli wracać, więc możliwe, że parę osób po prostu nie znalazło tego festiwalu w ogóle. Mm-hmm. No ale gdy już się przyjechało na ten festiwal, zresztą swoją drogą ja też się zgubiłem w drodze na festiwal. W piątek, gdy przyjechałem już koło tej 18 do Modlina, szedłem według GPS-u na telefonie. No. No to GPS mnie poprowadził tak, że całą cytadelę obszedłem dookoła zupełnie niepotrzebnie, jakimiś polami, lasami i doszedłem w pewnym momencie do takich metalowych schodów, gdzie nie było schodów. A to była jedyna droga dojścia do bramy głównej. No więc wspinaczka była i w sumie było zabawnie, bo to więcej osób szło na GPS-a, więcej osób się pogubiło, ale w sumie udało się tam dotrzeć wszystkim. No cóż, no generalnie największą wadą festiwalu była właśnie ta słaba frekwencja. Ona się odbijała bardzo mocno na prelegentach. Mhm. I tutaj na przykład Joachim z Szafy z komiksami w piątek na swojej prelekcji w ogóle... Komnaty z komiksami? Tak. W ogóle miał mieć, zdaje się, o 16, ale była awaria prądu, więc przesunięto mu na 18.30 i na tej 18.30 miał na sali 3 osoby, z czego jedną byłem ja, drugą był organizator bloku komiksowego, a trzecią była jego dziewczyna. Organizatora? Nie, Joachim. Joachima. Mhm. Ja kolejnego... To smutno, no, zawsze. Tak, ja kolejnego dnia na festiwal w sobotę na swojej prelekcji miałem osób 7. Julian z Brud z Kosmosu miał 8 osób, a w niedzielę na dyskusji z udziałem publiczności, na którą szedłem jak na ścięcie, po prostu, bo obawiałem się, że nikogo nie będę miał. Miałem 3 osoby, ale tak fajnie rozgadane, że ta godzinka naprawdę sympatycznie bardzo minęła. No to bardzo fajnie. Więc no, frekwencja faktycznie na tych prelekcjach słaba, ale no, ci co byli aktywni, o tak powiem. Chyba najgorzej musiała się poczuć pani Myszkowska z chaty wuja Freda, Ilona Myszkowska, która nie miała nikogo na swojej prelekcji. I to jest chyba, nie wiem, jedna z największych gwiazd tego festiwalu, tam, która się tam pojawiła, nie miała nikogo. No i też z bardzo popularnego komiksu. Tak, jak nie najbardziej, patrzysz, znaczy nie tylko komiksu, bo i wiadomo, i gry, i planszówki już no tam. No i z całej reszty swojej działalności. Te imperium Hatolandii się bardzo mocno rozrosło i nawet ta osoba nie przyciągnęła za wiele osób na siebie, na swój punkt programowy. Najwięcej osób, z tego co widziałem, było na scenie, pod sceną, gdzie były spotkania z twórcami książek fantasy, czy tam był tam konkurs cosplay, więc tam najwięcej osób siedziało. Bo to nie był stricte komiksowy festiwal, to był fantastyki. Tak, tam ogólnie fantastyki. No z tego co tak przechodziłem i widziałem, to najwięcej osób, wiadomo, oczywiście na punktach mangowych. Tam to nawet się zdarzało, że pełne sale były. No ale cała reszta no, miała ten problem, że albo nie miała nikogo na sali, albo bardzo mało osób przyszło, więc pod kątem frekwencji było kiepsko. No ale tak naprawdę, jeśli oprócz tego, to w sumie nie powiedziałbym, żeby było tam
dużo, dużo więcej wad. Pogoda była super. Atrakcji było całkiem dużo, co prawda był tylko jeden punkt gastronomiczny, ale no na tyle osób, ile się pojawiło, to w zupełności wystarczyło. Była taka była taka mini giełda, gdzie naprawdę było dość sporo stoisk, można było, było stoisko z komiksami, było stoisko, było wiele stoisk, planszówki, wiesz, takie gadżety, mangi, anime. No więc, taka giełda właśnie. Więc jak najbardziej można było tam przepieprzyć pieniądze na dużo rzeczy, co zresztą też uczyniłem. Co kupiłeś fajnego? Bradla. O, w końcu. I Breslau Triangle od Bazgroli. Więc no. A jeszcze Kapitan Szyszko od Hatolandii, więc no tam parę tych komiksów kupiłem. Więc było na co przepieprzać pieniądze, były tam wystawy. Na przykład była twórczość rysownika bestiariusza słowiańskiego. Niestety nie pamiętam, jak się pan nazywa, ale... Zych. No tak? Zaraz sobie przypomniemy. Kontynuuj, Krzysztof. Tak, tak. W każdym razie była tam wystawa prac tego szpana. Konkurs cosplay, zaskakująco licznie cosplayerzy tam przybyli i był fajnie prowadzony przez Kubę Świeka. Tutaj można mieć różne opinie. Paweł Zych. Dokładnie tak. Można mieć dużo, można mieć różne opinie o dorobku tegoż autora, czy też jego poglądach, ale muszę powiedzieć, że brawurowo sobie poradził jako konferencjer. Bardzo zabawnie, tak z lekkością. Tutaj troszeczkę znowu nie zagrało pod koniec tegoż konkursu cosplay dogadanie się z organizatorami, ponieważ jeden z cosplayerów miał płonący element stroju, mhm, i gdy tylko go odpalił, to zaraz pojawiła się grupa grzdaczy i go gasiła, bo chyba się nie dogadali po prostu, ale to tylko taki jeden mały zgrzyt. W piątek był pokaz właśnie a propos płonących rzeczy, w piątek był fire show pod wieczór i bardzo fajnie... W sensie tam taniec z ogniem, tak, i tak, cała tak, reszta? Dokładnie, to tak, zawsze fajnie bardzo wygląda. Fajnie wyglądało. W sobotę był pokaz laserów pod wieczór, też fajnie całkiem wyszedł. W niedzielę no, byłem tylko do 14, to nie całej 14, więc w sumie niewiele mogę powiedzieć o tej niedzieli, ale naprawdę bardzo fajnie czas leciał. No jak na pierwszą odsłonę festiwalu, to oczywiście parę niedociągnięć było, ale mam nadzieję, że organizatorzy nie poprzestaną na tym i będzie kolejna odsłona. Miejsce mają naprawdę dobre, mhm, tam jest klimacik, jest naprawdę fajny, widoki są super, była tam wieża widokowa, na którą co prawda trzeba było osobno płacić. No jak to na wieżę widokową? Tak, ale był bardzo fajny widok na miejsce, gdzie Bugonarew wpada do Wisły. O, to faktycznie ładne. Tak, bardzo ładna okolica. A powiedz mi, jak z noclegiem, bo rozumiem, że nie spałeś w twierdzy. No nie spałem w twierdzy, ale też jako osoba zaproszona miałem nocleg osobno załatwiony, więc dobra. Ja tego nie załatwiałem. Ale daleko od? No dość daleko, ale poruszaliśmy się Uberem. Mhm. I było bardzo, bardzo tanio, więc ten dojazd nie był jakiś problematyczny, ale dla zwykłego uczestnika były przygotowane dwa sleep roomy i z tego co wiem, tam w Modlinie i w Nowym Dworze Mazowieckim jakaś tam baza hotelowa była. Było też dużo osób, które po prostu tam gdzieś w namiotach sobie spało na terenie Cytadeli, bo było tam całe takie miasteczko postapokaliptyczne, powiedzmy. Ciekawostka, w sobotę, gdy poruszałem się po terenie w koszulce naszej podcastowej, trzy osoby proponowały mi alkohol. Nie wiem dlaczego tak się działo, ale... Może dlatego, że masz głos jak 50-letni pijany bej? No to swoją drogą, ale no podejrzane, bo ani w piątek, ani w niedzielę mi się to nie zdarzyło, natomiast w sobotę faktycznie trzy niezależne kompletnie od siebie osoby mi oferowały alkohol. No cóż, nie, musiałem odmówić. Ale generalnie no, Cytadela miała taki fajny klimacik, tak jak mówię, miejsce spoko, dojazdowo może kiepsko, ceny biletów z tego co mi wiadomo też były dość wysokie, jak na
ten film jak na taki, tego typu festiwal, co też zresztą organizatorzy reagowali na to, bo w niedzielę był rabat dość duży na wejściówkę na pojedynczy dzień. Więc fajne było to, że właśnie organizatorzy cały czas reagowali na to, co się dieje. Fajny był poziom organizacji, tylko no, jedynym i najważniejszym minusem całego festiwalu było to, że ludzie po prostu nie dopisali. Ale no cóż, nie od razu Pyrkon zbudowano, prawda? Ja tak często właśnie powtarzam, bo Pyrkon, pierwsza odsłona Pyrkonu była gdzieś tam na jakiejś sali gimnastycznej, w jakiejś tam szkole przyszło 100 osób. Teraz jest to impreza na, nie wiem ile tam, 20-30 tysięcy. No dziesiątki tysięcy już. Tak, więc no, pierwsza odsłona Cytadeli, pierwsze koty za płoty i oby za rok zdecydowano się na kolejną odsłonę. Co byś proponował? Ścieśnić plan, zrobić z tego dwa tak, dni? Tak, zdecydowanie nie robić trzydniowej imprezy, tylko dwudniową. Po drugie... Piątki są zawsze problematyczne, mi się wydaje, wiesz, bo większość osób jednak w ten piątek pracuje. I co najwyżej tak jak my jeździmy do Łodzi, że w piątek wieczorem tam przyjeżdżamy, nie? No ja na Pyrkon jak jadę, to zawsze ten piątek to jest dzień urlopu u mnie w pracy, więc muszę specjalnie brać urlop, żeby tam być już w piątek. No tak, właśnie to jest to, żeby zrobić dwudniową imprezę, żeby lepiej to pooznaczać na mieście i nie tylko ograniczyć się do Modlina, ale też Nowy Dwór Mazowiecki. Może nawet byłoby niezłym pomysłem zrobić dojazd, jakiś autobus z Warszawy. To chyba nie są aż tak wielkie koszty. No albo chociażby linia, która by zbierała z dworca, nie? Albo i takie coś. No. To nawet chyba łatwiejsze do ogarnięcia, żeby były tak, jakieś, tak, wiesz, zdecydowanie, zwłaszcza, że tam na dworcu w Modlinie jest taka zatoczka autobusowa dla linii, która jedzie do lotniska. I to by było też właśnie całkiem niezłym pomysłem. No w sumie tyle mi przychodzi tak na szybko do głowy. No to już wiadomo, w kwestii organizatorów jest to, żeby wymyślić, co by zrobić, żeby następna edycja, o ile się odbędzie. No i to już chyba większa reklama, nie? Tak, no to... Znaczy, pomijam, jeśli kwoty, chodzi... które miał Comic Con na reklamę, pewnie są set razy większe niż wiecie, to, co... Ja ci powiem, że jeśli chodzi o reklamę, to Cytadela była bardzo aktywna na Facebooku. Widziałem stoisko Cytadeli na Pyrkonie, więc pewnie byli też na innych festiwalach, więc jeśli chodzi o taką reklamę tego wydarzenia, to było całkiem nieźle i aktywnie działano. Tylko jakby już coś... To też było w twojej grupie docelowej, prawda? Jednak to się pojawiało pewnie bardziej w komiksowych rzeczach. No, znaczy wiesz, na Pyrkonie to z reguły działa tak, że jest osobna sala, hala, gdzie są właśnie takie stoiska tych innych festiwali, które się polecają. I z reguły tam nie wchodzę, bo nie mam po co. A tym razem tak byłem, przeszedłem i faktycznie to stoisko Cytadeli widziałem i to był raczej przypadek niż celowe działanie. No ale nie wiem, jak tam inne osoby, czy po prostu tam były, czy nie były, czy widziały, ale wiem, że stoisko po prostu było. Na Facebooku widziałem dużo informacji, nie tylko związanych z samym wydarzeniem, czy fanpage'em, tylko też inne fanpage'e i chyba nawet reklamy widziałem na Facebooku. Tylko jakby już mocniej to coś reklamować, to chyba na samym miejscu. Tak jak wspomniałem właśnie, żeby te... Lokalnie, żeby tak, to żeby było. Te były większe banery, żeby w ogóle były banery w kluczowych miejscach, żeby była lepiej oznaczona droga dojazdu. No w sumie tyle, tak na szybko mi przychodzi do głowy. Tak jak wspomniałem, no nie jestem organizatorem i nigdy nie byłem organizatorem czegoś takiego, więc nie wiem, co jeszcze można tam wymyślić, ale myślę, że z pewnością organizatorzy coś wymyślą, jeśli kolejna odsłona się odbędzie. A trzymam kciuki za to, żeby się odbyła, bo tak jakby no, było fajnie, było naprawdę fajnie, sympatycznie i wydaje mi się, że jest to taka impreza z potencjałem na to, żeby się fajnie rozrosnąć w kolejnych latach. Może właśnie przyciągnęłoby to więcej osób związanych z innymi gałęziami fantastyki, bo tak na pierwszy rzut oka najwięcej osób, które się pojawiły na Cytadeli, to były takie raczej
Mad Maxowe, coś w ten deseń. Stalker, o, te klimaty. Tego było zdecydowanie najwięcej. No i mangowców. No i mangowców, tak. I cosplayerów też było całkiem sporo, ale... Cosplayerów mangowców? No właśnie nie. O. Cosplayerów raczej postaci z gier, ale też z mangą też związanych też paru było. No to tak przemyślenia na szybko mam takie i tak jak mówię, trzymam kciuki za to, żeby za rok Cytadela też się odbyła. Jeżeli się odbędzie, to sędzią się pojawię. Bo było całkiem przyjemnie. Było naprawdę całkiem przyjemnie. Myślę, że duży wpływ na to, że mi się tak podobało, miało też to, że pogoda się naprawdę rewelacyjnie udała. Może nawet aż za bardzo, bo 28 stopni w sobotę to była jednak męka momentami, ale no, mogło być 34. To tak, ale w środku, w samej Cytadeli było naprawdę fajnie chłodno, więc na to... Dobrze, że w zimę nie robią tego festiwalu. Oj, to byłby naprawdę duży problem. Może parę osób odrzuciłoby od tego festiwalu fakt, że był tam, delikatnie mówiąc, nieporządek na salach, czy na samym terenie festiwalu. Mhm. Tutaj organizatorzy grzdacze tam wspominali, że tydzień sprzątali, bo weszli na teren po prostu nieużywany od dłuższego czasu, tam nic się wcześniej nie działo, bo cała Cytadela jest w prywatnych rękach i właściciel trochę to zaniedbał, więc weszli tam i tydzień sprzątali, a mimo to wciąż gdzieniegdzie było widać, że nie do końca się udało wszystko ogarnąć. To jest kwestia sprzątania po lokalnych, zakrapianych imprezach, czy leżały tam cegły na przykład? No, też cegły, bo na przykład było takie miejsce jedno, które było tak, wiesz, wygrodzone, no. I była tabliczka uwaga, spadające elementy dachu. Aha. I takich miejsc tam było sporo i w środku właśnie też było tak, że wiesz, takie poobijane ściany, kable wiszące i to z klimacik. Tak, z jednej strony klimacik naprawdę spoko, ale z drugiej strony no mówię, tak jak wspomniałem, w piątek była jakaś awaria prądu, w niektórych salach w ogóle nie było światła. W niektórych salach był problem ze zorganizowaniem czegoś do siedzenia, na przykład na tej sali, w której w sobotę miałem prelekcję, laptop leżał na europalecie, no i do siedzenia była druga europaleta i to było takie, okej. Okay. Nowocześnie. No, klimatycznie jak najbardziej. Tylko no mówię, mi to nie przeszkadzało, mi się to nawet wręcz podobało, bo fajny właśnie taki klimacik, tylko wydaje mi się, że nie wszystkim to mogło pasować. Ale, jak najbardziej. Ale też nie będę się wypowiadał za wszystkich, prawda? Generalnie z tego, co sobie porównywaliśmy z Joachimem, nasze opinie, to właśnie obu nam się podobało całkiem, naprawdę bardzo, tylko właśnie gdyby ta publiczność uczestniczyła, bardziej dopisała. Tak, gdyby frekwencja bardziej dopisała, byłoby zdecydowanie ciekawiej. W niedzielę, z tego co widziałem, właśnie ci grzdacze, którzy zapraszali i zaganiali, można powiedzieć, tych ludzi, to faktycznie tam jakieś rodziny z dziećmi przychodziły i tego typu powiedzmy ludzie z przypadku, ale chyba im się też całkiem podobało, bo no generalnie miało to momentami taki klimat festynowy, zwłaszcza jak weszliśmy na ten punkt widokowy i tam też było bardzo fajnie widać tą Cytadelę, to faktycznie wyglądało jakby po prostu jakiś taki osiedlowy festyn, ale i tak było spoko, i tak było naprawdę spoko i mam nadzieję, że w przyszłym roku Cytadela będzie i że też się na niej pojawię. To wspaniale w takim razie. A tymczasem, skoro już skończyliśmy mówić o festiwalach, to może przejdziemy do kina? Kina, tak. Przechodzimy do kina. Wyszedł jakiś film ostatnio. Coś słyszałem. Nawet chyba byłem. W sumie... to nowość. No, w sumie... No, więc ostatni obcy... A to nie Power Rangers? Nie poszedłem ostatecznie na Power Rangers, wiesz? Bo kumpel był i powiedział, że prawie nie ma bicia się po mordach w wielkich robotach i tylko jest teen drama. A byłeś? Byłem. I? No, mi się podobało, ale sentyment dzieciństwa potężny i ogólnie, ale no, ja już byłem kupiony tym filmem po trailerach, gdzie Rita mnie po prostu rozwalała z każdą sceną i ona ten film
ona ten film po prostu wybroniła i uratowała, bo generalnie było tam dużo plusów, dużo minusów, ale nie o tym filmie. Nie o tym filmie. A szkoda. Mówimy. Jak to, a szkoda? Nie, no nie, to o czym mamy zamiar powiedzieć, czyli Wonder Woman, pewnie nikt się nie spodziewał. Miniatury w filmiku pewnie też nie widzieliście. Wonder Woman. Ja byłem w piątek. Ja też byłem w piątek. A mówiłeś, że w środę będziesz? Tak, ale w momencie, kiedy się okazało, że mogę iść do IMAX-u, a nie do Multikina, przyszedłem do IMAX-u. No ja byłem w Multikinie niestety, bo w Zabrzu tylko Multikino. Ale tak, podobało. W mieście żadnego kina nie ma, więc i tak muszę gdzieś jechać, okay. Więc to jest... Więc tak, podobało ci się. Tak, podobało mi się. Czy mi też się podobało. To już w szoku jestem. Mhm. Pierwszy film DC, który od początku do 3/4 filmu mi się podobał. Tutaj zaraz o tym wspomnimy zapewne, ale tak, no więc film się rozpoczyna całkiem przyjemnie, można powiedzieć, moim zdaniem. Wstępem do retrospekcji, tak. Którym jest cały film. Trochę ciężko mi też nie porównywać do pierwszego Kapitana Ameryki, wiesz, jeśli chodzi o sposób budowania tej historii. A tutaj oczywiście będą latały spoilery, więc jakby co, to przeskoczcie sobie dalej, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, zostaliście. Natomiast jeśli nie oglądaliście, to polecamy, warto się wybrać, bo jest naprawdę udanym filmem od DC. Właśnie, udanym filmem od DC, to już o czymś świadczy. Dokładnie, a teraz spoilery. Dokładnie tak. Znaczy, no generalnie zacznę od zalet tego filmu, to co mi się w nim mega podobało. Gal Gadot. No, oczywiście, Gal Gadot. Ona, pamiętasz ból dupki różnych osób, gdy ogłoszono, że ona będzie grała Wonder Woman? Wspaniały był ten ból dupki. Dokładnie, był wspaniały. A tymczasem okazało się, że no, nie tylko udźwignęła tą rolę, ale chyba też udźwignęła z Chrisem Pine'em cały film, bo... Chris Pine też bardzo spoko. Tak, właśnie... Kapitan Kirk zawsze tam. Dokładnie. On kolejny raz zagrał to samo. Zagrał Kirka, ale zagrał dobrze. I Gal Gadot też... No przynajmniej odnalazł taką jedną rolę, w której jest odnajdowany. Nie? Tak, Jack Nicholson musi grać kogoś, kto w pewien sposób jest furiatem. Mhm. Natomiast Gal Gadot nie tylko rewelacyjnie się prezentowała, ale też bardzo fajnie zagrała swoją rolę. Bardzo mi się podobało wiele scen w tym filmie z jej udziałem, ale najbardziej oczywiście podobały mi się te sceny w duecie z Chrisem Pine'em, ponieważ no, fajna chemia była między nimi w tym filmie. Taka... Niepotrzebna była scena miłosna moim zdaniem. Niepotrzebna. No wiesz, gdyby jej nie było, to bym się nie obraził, ale nie przeszkadzała mi z kolei. No tak, no ale skoro masz scenę, która nic nie wnosi, to jest niepotrzebna w filmie tak naprawdę. Bo co to zmieniało? A no dobra, w sumie na koniec jej powiedział, że ją kocha, to mogło prowadzić do tego, ale to też było bez sensu. Trzeba się naddupcać tarczami, a nie... nie myślałem o tym generalnie. W każdym razie ta relacja między nimi mi się podobała. Razem z tymi niepotrzebnymi twoim zdaniem momentami. Bardzo mi się podobało to, jak większość scen od momentu przybycia Diany do Anglii, gdzie ona z jednej strony była taka uroczo nieporadna w odnajdywaniu się w świecie, w którym kompletnie... Natomiast wciąż silniejsza niż wszyscy wokół niej. Dokładnie tak. I chociażby ta scena, w której była w tym sklepie i się przebierała i pytała, jak kobiety walczą w tych strojach i Eta Candy. Swoją drogą, trzy sceny w filmie, a też bardzo, bardzo fajnie wypadła. No ta scena w sklepie była naprawdę taka bardzo fajnie pokazująca tą Wonder Woman zarówno jako kobietę, jako... powiedzmy zwykłą kobietę, a jak też jako wojowniczkę, gdzie na przykład ten moment, jak ona wychodzi z tego sklepu, wiesz, ubrana z tarczą i z mieczem. Tak, z tarczą i z mieczem i chce iść na wojnę. To było wszystko takie naprawdę fajne. Właśnie też nie mogę unikać porównań z Kapitanem Ameryką, tylko ja z kolei... Nawet jest scena bicia się w wąskiej uliczce. Dokładnie tak. Tylko że z kolei ja pójdę troszkę dalej, nie tylko w pierwszy Avenger, tylko też te chyba w Avengersach już ogólnie, gdzie jak... Też ma tarczę? Tak, nie, chodzi mi o to, że gdy, jak on się tam nazywa, Steve Rogers się budzi już w tej współczesności, to tak naprawdę on potrzebuje 5 minut, żeby wszystko umieć.
I tam gdzieś jest w Avengersach taka scena, gdzie on podchodzi do jakiegoś panelu kontrolnego, musi naciskać guziczki i bardzo szybko się w tym odnajduje. I to było takie trochę dla mnie mech zawsze. Natomiast w Wonder Woman podobało mi się to, że ona praktycznie przez cały film odkrywała jakieś nowe rzeczy tego świata, którego kompletnie nie zna. No ale trochę znała, nie? Czytała te wszystkie książki, które tam mieli. To też swoją drogą była bardzo zabawna scena, gdy płynęli statkiem i rozmawiali o reprodukcji, tak? Ogólnie właśnie też mi się bardzo podoba w tym filmie to, że poziom humoru był taki, jakiego oczekiwałem, że te żarty były zabawne, ale nie były wymuszone. Tak mi się wydaje, że nie tak jak na przykład, nie wiem, w drugich Strażnikach Galaktyki, gdzie połowa dowcipów mi się wydawała kompletnie zbędna. Zależy. Tutaj nie było tego aż tak dużo. Ale było to całkiem sympatyczne, po prostu nie mieliśmy takiego ponurego filmu jak nie wiem, cokolwiek wcześniejszego. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, znaczy wiadomo, pierwsza wojna to niespecjalnie kolorowy czas, zwłaszcza dla cywilów, natomiast znowu mnie już trochę razi ta kolorystyka tej, wiesz, odcieni szarości i błękitu. Bo po prostu już trochę tym żygam. Pamiętasz ten materiał, kiedy na nowo ktoś pokolorował Supermana Snydera? Tak. Ekstremalnie dobrze to wyglądało. Dokładnie. No. A to wypranie z kolorów, to wiesz, taki wash, wypłukanie wszystkiego. Żygam tym. Przecież nie po to oni mają czerwono-niebieskie stroje z białymi gwiazdami, żeby, wiesz, żeby się nie wyróżnić. Batman, co innego. Batman powinien być szary, ciemny i w ogóle, żeby było widać tylko oczy i jego młoty sprawiedliwości, które są uniseks i spadają na wszystkich złych. Wonder Woman się świeciła. Jeśli chodzi o świecenie, to zaraz jeszcze jedną rzecz powiem. I to było fajne, to, że były odblaski od tych naramienników. Nie naramienników. Jak to się nazywa, to co masz na przedramieniu? Ta część zbroi. Zbroi, którą miała na przedramieniu. A zapomniałem też, jak w łuku to się nazywa, bo jak strzelasz z łuku, to też masz takie coś na rękę. No, nieważne. Nie wiem. Diadem się jej świecił i tak dalej. Plus zawsze się zastanawiałem, jak zrobią w sumie trochę żenującą rzecz, jaką jest lasso. Natomiast mega mi się podobało, jak to lasso było zaanimowane. Dobrze, że nie było niewidzialnego samolotu, z tym byłbym. Jeszcze. Z tym byłby problem, tak. Znaczy, generalnie cały... Pozwolili jej latać w końcu? Nie. Skakać. No, skakała, tak. Generalnie początek filmu to jest Themyscira. I tam tak. Kolorów było bardzo dużo. Tak, no dobra, w sumie faktycznie nawet ten kontrast, jak wojska szwabskie wpływają przez tą tarczę tak. I tam są Niemcy, a tu jest raj i nie. Tam jest wojna, a tu jest raj, to faktycznie te kolory było widać. Dobra, coś tak bardzo nie czepiam, że na froncie zmienili kolory. Właśnie mi się to nawet podobało, że była ta Themyscira taka kolorowa, słoneczna, piękna, a przybywa do Londynu i jest właśnie tak szaro, brudno, zadymione i mi się to całkiem podobało. To akurat prawda. Dobra, cofam swój argument, bo teraz jak sobie przypomniałem, to Imperium Osmańskie też było w miarę kolorowe, znaczy głównie piaskowe. Trochę stereotypowo, natomiast faktycznie tam też się pojawiały kolory. Może to denerwuje mnie przez dominowanie tego, że w tych scenach walki znowu było szaro. Szaro, tak. W każdym razie, tak po kolei, sekwencje na Themyscirze były... Znaczy, to jest tak, miałem pewien problem z tymi Amazonkami, które nie były Dianą, bo odnosiłem takie... Która nie jest z Amazonków? Odnosiłem takie wrażenie, że nie wiem, zwróciłeś uwagę na akcent Amazonek? Nie do końca. No, był taki... Nie wiem, odniosłem takie wrażenie, że niektóre aktorki nie najlepiej się odnajdywały w tym, co musiały mówić z tym akcentem. I dlatego niektóre dialogi wyglądały dość topornie, brzmiały dość topornie, ale z drugiej strony Diana już gdy ją pokazywali jako dziecko, już się wyróżniała pozytywnie na tle tej obsady amazońskiej, tak bym powiedział, gdy już była
dorosła, to było jeszcze bardziej widoczne. Bardzo charyzmatyczna jest ta postać. To mi się mega podobało, że cały czas ją tak bardzo fajnie, charyzmatycznie pokazywali. Czuć było tą jakby jej królewskość. Mhm. Tak, tak. I to później, gdy pojawiała się w Londynie, tudzież na froncie, to było widać jeszcze bardziej, jak na przykład opieprzyła czołowych polityków brytyjskich. Tak, tak, tak. Po prostu ich zmasakrowała, jak to się mówi. To, no, zwłaszcza pułkownika Morsa, który tam... Tak, to właśnie też było fajne, że ona się nie caska po prostu. W ogóle cała scena, gdy wchodzi do sali obrad, jak wszyscy, kobieta. To było też bardzo fajne, bo to znaczy, widać było momentami, że film jest kręcony przez kobietę, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze, bo wiesz... Nie było to nachalne. O. No, bo czasem w niektórych filmach jakby... Znaczy, wydaje mi się, że niektórzy reżyserzy bądź producenci w Stanach, to wiadomo, kto tam trzyma główną łapę na filmie, mają potrzebę pokazywania, że kobiety są silne, czego w żaden sposób oczywiście nie kwestionuję, natomiast robią to czasem w bardzo nachalny sposób, tak że staje się to, wiesz, irytujące. Natomiast tu po prostu była Wonder Woman i świetnie było to nakręcone i ona była świetnie wyreżyserowaną postacią, którą tak, wiesz, chociażby to wtrącenia o niewolnictwie i byciu sekretarką, to nie odczuwałeś takiego wrażenia, że to mężczyźni są źli. Tylko, że taka pozycja jest zła. Właśnie to mi się podobało w tym, że było tam dużo takich wątków, powiedzmy, feministycznych. W końcu Wonder Woman jest symbolem takim mocnym dość feminizmu, ale z drugiej strony to nie było takie łopatologiczne i tutaj trochę głupie porównanie jak finałowe odcinki drugiego sezonu Supergirl, gdzie pojawiła się Cat Grant tylko po to, żeby być chodzącym podręcznikiem feminizmu i to było słabe. Natomiast właśnie w Wonder Woman były takie momenty, w których pokazywano tą wielką siłę kobiecości Wonder Woman, ale to nie było takie nachalne. Właśnie na przykład ta scena, w której tam Chris Pine, Steve Trevor, tam mówi, że nie, ty tam nie pójdziesz, a ona go po prostu jednym hasłem gasi i sprowadza do parteru, że nie ty o tym decydujesz. To było właśnie takie bardzo fajne i pomysłowo pokazane. Początkowo, ale to tak właśnie dobrze, że nagrywamy ten odcinek dwa dni po seansie, a nie na przykład dzień po seansie, bo... Zawsze trzeba sobie przemyśleć, to tak, ja już właśnie, dorosłem do tego. Właśnie przemyślałem sobie na przykład taką rzecz, która początkowo mi totalnie nie pasowała, czyli jak już poszli na front i taka stereotypowa grupka pomagierów się pojawiła, gdzie mieliśmy... Szkota i Indianina. Szkota, który biegał w kilcie. Mieliśmy... Ale miał gacie pod spodem, więc... Tak, ale biegał w kilcie, żeby pokazać, że jest szkockim szkotem i był rudy. Ale w ogóle. Szkoccy żołnierze mieli kilty. Tak, tak, ja nie wątpię, że tak było. Zaraz dojdę do tego, o co czapki mi chodzi. Mieli fajne spodem. No, był ten Turek, który biegał po prostu w czapeczce takiej typowej. No, albo w tym, no czym akurat musiał. I był Indianin. A wiesz, że on nawet mnie nie raził tam? Znaczy, ja się początkowo zastanawiałem, co amerykański, bardzo amerykański, rdzenny... Bardziej amerykańskim nie można być. Najbardziej rdzenny Amerykanin robi w środku frontu w Belgii na pierwszej wojnie światowej, ale dobra, nieważne. Siedzi. No i wiesz, początkowo mnie to tak w sumie raziło, że taka dziwaczna ekipa się pojawiła, a później tak sobie pomyślałem, że w sumie to jest fajny sposób na pokazanie różnorodności świata zewnętrznego, poza Temiskirą, bo każda z tych postaci, z pewnym małym wyjątkiem, do którego zaraz wrócę, coś pokazywała nowego. Ale też wiesz, wydaje mi się, że zbudowanie jakby przed wyruszeniem w drogę, jak musieli zebrać drużynę, jakby to byli zwykli, wiesz, typowi angielscy żołnierze, to by się niczym nie różnili od tych, którzy wybiegali z okopów. Natomiast jak miałeś Chrisa Pine'a, który on chyba tam mówił, że on jest Amerykaninem, tylko w brytyjskim wywiadzie teraz. Tak. Miałeś Szkota, Turka i Indianina i nie było opcji, żebyś ich nie odróżnił, żeby gdzieś się zgubili. Zawsze było coś, co ich wyróżniało, nie? Nikt by tak
się nie przydał w tej scenie, jak wjeżdżali autem do pałacu, gdyby nie ten Turek, który wiesz, grał takiego stereotypowego, głupiego Turka dla tych Niemców. Wiesz, Indianin z jego śledzeniem i znakami dymnymi, wiesz, pojawiały się znaki dymne i że tam jest wódz i tak dalej. I to było logiczne dla ciebie, bo to Indianin i znaki dymne, to znaczy kolejny stereotyp jak diabli, ale wiesz, śledzenie, odnajdywanie się w terenie, no i myślisz o Indianach tak naprawdę. Właśnie to było też dla mnie takie zaskakujące, ale to do mnie doszło dopiero po przespaniu się, że tak to ujmę, z tym filmem, pomimo tego, iż właśnie te postacie były tak mega mocno stereotypowe, one i tak pasowały. Jedyne co w tej ekipie mi tak nie pasowało do końca, to i mam wrażenie, że jakaś scena w postprodukcji wyleciała z tego filmu, to był ten Szkot, który on był strzelcem wyborowym. Że nie było wytłumaczone... Nie oddał żadnego strzału w tym filmie. On miał jeden moment, w którym miał strzelić, ale się zawahał. Snajpera. Tak. Miał strzelić, ale się zawahał z jakiegoś powodu i tego wątku nie pociągnięto później do samego mówione, końca. Wcześniej było mówione, że widzi duchy i tak dalej, więc ja się tylko domyślałem, że może go prześladuje to, ile osób zabił, bo też Diana mówiła, że jak może strzelać do kogoś, skoro nie widzi nawet jego twarzy, i on mówił, że czasem jest łatwiej w ten sposób, nie? Więc pewnie zabił kogoś, kogo nie powinien zabić. Tak mi się wydaje, natomiast faktycznie brakuje tej jednej sceny, która mogła być na przykład kosztem sceny miłosnej pokazana. Na przykład. Albo chociażby można by było tam gdzieś dodać taką scenę, na przykład podczas bitwy z Aresem, że on się tam przemógł w sobie i strzela do tego Aresa i jej pomaga. Ale chyba strzelał, bo znaczy na pewno strzelał, bo mu się skończyły naboje, chyba że cały czas biegał z pustym karabinem. Właśnie przy jednej z ostatnich scen, nie? Jak oni się już szykują na śmierć. Faktycznie, no, był tam taki moment. Ale to umknęło mi to. Dobra, argument obalony w takim razie. Natomiast jeszcze chciałem ci powiedzieć odnośnie tej Miskery. Bardzo mi się podobały sceny tej... Szkoda, że było ich tak mało. I właściwie tylko w czasie treningu Amazonek. Bardzo mi się podobała woltyżerka. To rzeczy, które są chyba najbardziej niepraktyczne na polu walki, jakie możesz wymyślić, czyli strzelanie spadając z konia saltem do tyłu. Wygląda mega. I bardzo mi się podobał amazoński atak tytanów w momencie, kiedy wystrzeliwały sobie liny do huśtania w ściany. Boże, w skały. Super, to były naprawdę fajne sceny. Natomiast nie, jak już przechodzimy do scen akcji bardziej, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie jakby dziwnych cięć w tym filmie, jeśli chodzi o sceny akcji. Bo była scena, że Diana się odwracała i było cięcie do sceny, jak Diana skacze. I miałem czasem wrażenie, że jest takie niepłynne przejście w scenach akcji. Znaczy, wiesz, to, że w scenach akcji jest mega dużo cięć... Ale to jest oczywiste, tylko często tych cięć jest tak dużo, że widzisz wszystko po kolei, co się dzieje. Natomiast tutaj miałem parę razy tylko takie wrażenie, że ona zostaje obalona i w następnym cięciu już skacze na kogoś. Ale to parę razy mi zgrzytnęło, natomiast sceny walki ogólnie mi się podobały. Tak? A ja mam z nimi olbrzymi problem. Tak? Mianowicie za dużo slow motion. Tak dużo, że ja autentycznie w pewnym momencie tego filmu myślałem, że się projektor spierdzielił, bo i film leci w spowolnionym tempie, tego było tak dużo i to było niepotrzebne totalnie. No ale wygląda fajnie, stary. To jest podstawa umieszczania slow motion w filmie. Dobrze. Tylko w Dredzie miało sens. Dobrze, wygląda fajnie, ale jak jest... I w Matrixie. W Matrixie to genialnie wyszło, ale wiesz, fajnie to wygląda, ale jak tego jest, nie wiem, dla mnie przynajmniej, jak tego jest 5-6 scen, a nie 50. I po prostu... To też się zgodzę, i po prostu już... W pewnym momencie tego filmu, jak się włączało to slow motion, to już było tylko w moim przypadku takie, Jezu, znowu. Ja okej, rozumiem zamysł, ale za dużo. Zdecydowanie za dużo. Parę scen musiałoby zostać, to jak się ślizga na tarczy i to jak łamie karabin o plecy, bo to wyglądało najefektowniej. Natomiast reszta faktycznie pewnie mogłaby się obejść bez slow motion. Natomiast jeśli chodzi o sceny walki... Przepraszam, jak jest ta finałowa walka z Aresem, i o tym sobie chyba dłużej porozmawiamy. I tam był taki moment, że wierzę w siłę miłości,
zatem zginiesz. I to było wszystko w slow motion. Ja mówię, no nie, no naprawdę, projektor się spierdzielił, no przecież to nie może być prawda. No ale, ale to tylko taka... Mi się najbardziej podobały te sceny, w których tego slow motion nie było. Chociaż i w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem jakby morale niemieckich żołnierzy, ponieważ jakby był sobie żołnierzem i nagle przychodzi kobieta ubrana w body i podnosi mi wóz opancerzony i rzuca w ryj moim kumplom, to bym uznał, no to ja idę sobie do domu. Nara. No i to była fajna scena, to jak walczyli w tej uliczce, kiedy odbijała kulę, też było super. No i strasznie mi się podobało, jak postanowiła potraktować wieżę kościoła barkiem. Tak, to... Już się zastanawiam, czemu ona po prostu nie podeszła i nie kopnęła tego kościoła, żeby się przewrócić, czy coś takiego, bo chyba byłaby zdolna do czegoś takiego. Natomiast to jak wpadła i zburzyła całą dzwonnicę, bardzo mi się podobało. Super, super. Masz takie wrażenie, że w niektórych momentach tego filmu efekty specjalne były słabe? Że część wyglądała naprawdę dobrze, właśnie jak na przykład ta dzwonnica, ale część wyglądała fatalnie? Tak. Chociażby znowu finałowa walka. Może przejdźmy do tej finałowej walki, bo to przecież była jakaś masakra. Jest coś jeszcze pomiędzy, o czym warto wspomnieć? O, jeśli chodzi o kostiumy. To znaczy kostium Wonder Woman mi się podobał bardzo. Nie kwestionuję. Bardzo mi się podoba, ale to jak sam wiesz, jestem trochę skrzywiony psychicznie, jeśli chodzi o maski, bo mi się zawsze maski podobają. Tylko mam nadzieję, że będzie ten Psycho Pirate w którymś filmie. Bardzo mi się podobała ta nakładka, którą miała doktor Trucizna. I bardzo mi się podobało w jej aktorstwie to, że kiedy była czymś zafascynowana bądź się uśmiechała, to większość jej twarzy, no większość braku jej twarzy nic nie wyrażała, natomiast lekko ten drugi kącik ust się ruszał. To było bardzo spoko moim zdaniem. Owszem. Natomiast o ile ona była całkiem fajnie zagrana, to ten nazistowski oficer, który tam biegał nad nią, nie pamiętam jak on się w sumie nazywał, on był taki... Dumpkow, załóżmy. On był taki przerysowany strasznie moim zdaniem. I pamiętasz scenę, jak oni wrzucają ten granat, tam bombę gazową do sztabu i zamykają, to dla mnie to był po prostu taki flippy flap. Ale maski tego nie wytrzymają. Ale oni tego nie wiedzą. Po prostu jak Duster Dli Matli. Taki czarny charakter, taki strasznie czarny. No dokładnie, jak arcykąsek Giambaras w Mickey Mallu. Aczkolwiek to, jak, przepraszam za wyrażenie, Wonder Woman go zeszmaciła na końcu, było bardzo fajne. No to było, wiesz, cały film budowano go jako takiego, no, przez pewien okres filmu można było sądzić, że to będzie główny villain. A szczerze? Odkąd się Sir Patrick pojawił, to miałem pewne przeczucia. A ja nie. Miałem przeczucia od momentu, kiedy mówił, że pokój za wszelką cenę i wcale nie uczy czarnej magii w Hogwarcie. To już wiesz, było widać, że jemu zależy na zniszczeniu tego. I że wiesz, i że nie wolno ingerować. I to już było wiadomo, że wiesz, że oni tak zrobią coś złego i jemu to jest na rękę. Znaczy no, ja zacząłem nabierać podejrzeń co do niego w momencie, w którym się później dopiero pojawił i zaczął ich wspierać tam tajemnie. I mówię, to daj coś, kurde. Nieprzypadkowo pojawiłeś się w więcej niż dwóch scenach. I no cóż, ale i tak byłem dość srogo rozczarowany tym Aresem na końcu. Też? Mniej niż Doomsdayem. Natomiast Ares jest bardzo ciekawą postacią, prawda? I w sumie... W komiksach zawsze był ciekawy. No? Czasem ciężko powiedzieć, czy jest do końca zły, bo on się po prostu żywi tą wojną, nie? Jest zły. Nie oszukujmy się. Natomiast tutaj... To, co mnie najbardziej rozbawiło, to jak była ta retrospekcja, jak on opowiadał, że go Zeus wydupił z Olimpu i on zdejmuje hełm i ma tego wąsa. Ja sobie myślę, no stary, nie dziw się, że cię wywalili tam z góry, bo... Boże. Nie pasowałeś tam wizualnie. Chodził pewnie, wiesz, spali sobie wszyscy na Olimpie i on wychodził na środek, powiedzmy, osiedla bogów, jak w Asterixie i coś tam. Wojna, wojenka, konflikty! I podjeżdżał swoim Volkswagenem Passatem w kombi TDI odwijany z niemieckiej latarni.
i sprzedawał wojenkę. Tak wyglądał. Tak, tak. Właśnie dla mnie to też było takie zabawne, jak już się pojawił jako ten Ares i przybrał tą zbroję. I ten wąs strasznie mi się podobała scena, jak zabrał na siebie złom, jak Magneto, też Polak, widzisz, no. I palcami sobie wyciął te otwory w hełmie. To było naprawdę fajne, tylko szkoda, że te wąsy wystawały spod hełmu i wiesz, widzisz sobie kogoś tak, wiesz, takiego superpotężnego rycerza śmierci zła plus 5, tak, ale w środku jest Nigelem jakimś. No a w środku jest 50-letnim kolesiem z wąsem. Jakby wiesz, było tak, że on się... 50-kilowym kolesiem właśnie, z wąsem. Ukrywał w tej formie, a później ją zdjął i był jakimś, chociażby jak w Suicide Squad, jakimś wiesz, wielkim, gigantycznym czymś. To już dla mnie byłoby okej. Okay. Już byłby trochę lepszym Aresem niż właśnie handlarzem wojną na targu. Natomiast nie pasuje do boga wojny, wydaje mi się, wygląd takiego małego brytolka. Tak, tak, właśnie to też jest ta rzecz, o której ja pomyślałem po seansie, że gdyby go tam przypakowali w pewnym momencie, nie wiem, jakiś inny aktor się nawet pojawił, że tam zmienia tą swoją powłokę. Albo nawet, wiesz, mógłby być ten sam aktor, tylko żeby nie było spod hełmu widać twarzy, że jak, wiesz, że jak, powiedzmy, obleczę się tą zbroją i byłaby, wiesz, ciemność, tylko oczy pod tym, też już wydaje mi się, że byłoby lepiej. Czemu piorunami w ogóle dupie? Też takie przemyślenie mnie naszło, ale to właściwie dopiero teraz. Nie sądzisz, że byłoby lepiej, gdyby tak ciekawszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy do końca filmu nie poznali tych ostatnich słów Trevora do Diany? Tak, tak, faktycznie. Wydaje mi się, że to byłoby lepsze dla filmu nawet. Bo to była scena po prostu, w której nastąpił jakiś mocny wybuch i... Diana ją tam wyrzuciło na kilometr i on akurat biegł obok. Tak, Diana była ogłuszona i wydawało nam się, że nie słyszy, co Trevor do niej mówi. A później się okazało, że jednak słyszała, bo coś tam. I wydaje mi się, że dużo lepszą rzeczą byłoby właśnie, gdyby nie wiedziała, jakie były jego ostatnie słowa do niej. To by było takie, nie, może troszkę bardziej dramatyczne, dość niespodziewane. Bo właśnie ten moment już właśnie pod sam koniec tej walki, gdy słyszymy ostatnie słowa Trevora i pada to kocham cię i ona w tym momencie jak czarodziejka z księżyca używa siły miłości i wygrywa to. Cieszę się, że jej fioletowy pierścień nie przyleciał, bo to... To jeszcze nie jesteśmy na takim etapie budowania uniwersum. Ale nie ukrywam, to by było ciekawe. To by było zaskakujące, owszem, ale to już w tym momencie wydaje mi się, że 3/4 sali kinowej by... Nie wiedziało, 3/4, 99% sali kinowej by nie wiedziało, co się dzieje. Dwie osoby z tyłu. Dawaj! John Jones! No ale tak, czy było dużo więcej minusów oprócz tej takiej finalnej walki? 3/4 filmu jest super, ostatni akt jest całkowicie zdupiony, jest zdupiony, mogło być o wiele lepiej i szkoda, że Chris Pine jest kapitanem Ameryką i postanawia się poświęcić samolotem, żeby wszystkich ratować. No tak, tak, tutaj ja się z tą zgodzę, że właśnie do momentu, powiedzmy, pojawienia się Aresa, w formie Aresa, ten film jest naprawdę... Do zamku jest okej, moim zdaniem. Tak? W sensie, dopóki nie wystrzelą tego gazu, później ona się wkurza, postanawia jechać za nim. Aha. I nagle się okazuje, że fabryka, której w ogóle nikt nie mógł znaleźć, jest jakimś gigantycznym kompleksem, który jest za górką. Tak. I pewnie nie było jej widać w nocy, jak jest oświetlone, jak diabli. Wiesz, nie mieli GPS-ów ani z tych rzeczy. Tak, nie, satelity jeszcze nie latały ani z tych Wonder rzeczy. Wonder Woman latał. Dokładnie. Skakała. Mogła podskoczyć parę razy do góry i zobaczyła. Tak. Aha, czyli to jest ten fragment. No dla mnie fragment, znaczy wiesz, mi to nawet nie przeszkadzało, to co mówisz. Chyba zrzucę to na to, że łykałem w tym filmie praktycznie wszystko, łącznie z Indianinami w lesie w Belgii. To nawet dla mnie nie było bez... Spyta go, co tu robię, on powiedział, siedzę, bo jestem tu wolny. No tak, tak, był taki moment. Dla mnie ten taki spadek dość odczuwalny poziomu to jest jednak ten moment, w którym Ares się objawia jako Ares. No, ale to faktycznie to rzutuje na końcową ocenę filmu, ale mimo wszystko dalej uważam, że było fajnie, że jest to zdecydowanie najlepszy film z kinowego uniwersum DC. Mhm.
Kolejny raz Rotten Tomatoes jest kompletnie z czapy ta ocena, która się tam pojawia. Bo a co to dostało? To dostało certyfikat 96 czy 95% jak ostatnio sprawdzałem. Dla mnie to jest film, ale wiadomo, ten procent. Film na 8 dla mnie. Ten procent, który się tam pojawia, to nie jest, że nie wiem, 9 na 10 czy coś w ten deseń, tylko to tam co innego to pokazuje. Tylko po prostu, no właśnie, gdybym miał rzucić jakąś ocenę, to bym dał, nie wiem, 7 na 10, 8. No 7-8, to jest. Plus pół oceny za Gal Gadot i Chrisa Pine'a, bo naprawdę te ich wspólne sceny mi się bardzo fajnie podobały. A powiedz mi, czy jak Batman vs Superman było to zdjęcie pokazane, to tam był Chris Pine? Tak. Był, no. Okej. Okay. Bo już wtedy był ogłoszony jako do solówki. Generalnie wydaje mi się, że troszkę tak na siłę wrzucali ten wątek tego zdjęcia do tego filmu, ale to tam też nie przeszkadzało mi to jakoś zbytnio. To, co mnie śmieszyło, to było to, że na samym początku filmu, że pojawia się ten samochód z wielkim napisem Wayne i ja mówię, kurczę, jak będzie jakieś cameo Batmana jak w Suicide Squad, to ja się kompletnie nie zdziwię, że gdzieś tam, nie wiem, stanie i przy koksie albo coś ten deseń. Jak to Batman w tym kinowym uniwersum, ale na szczęście tego nie było. No, tam skromne nawiązania do tego całego uniwersum nie przeszkadzały, nie raziły. Dla mnie zdecydowanie najlepszy z dotychczasowych filmów kinowego uniwersum DC, ale to wciąż nie jest jakaś rewelacja. To jest po prostu fajny film, przy którym się dobrze bawiłem. Być może będę chciał go obejrzeć drugi raz. No i tyle. Nie, że coś, co odmieniło moje życie nawet w kategorii filmu rozrywkowego. Bo, no nie, zdecydowanie. Bo natomiast bawiłem się dobrze i najlepiej z tych filmów, które DC zrobiło, odkąd próbuje robić całe uniwersum swoje. Tak, i cóż, oby tak dalej. Znaczy, ja jestem dość mocno przekonany, że Justice League, które jest następne w kolejce, będzie słabe. Będzie słabe. Obym się mylił, ale mocno trzymam kciuki za Aquamana na przykład, bo wydaje mi się, że to może być kolejny właśnie fajny film z kinowego uniwersum. Trzymam kciuki, żeby Wonder Woman sprzedała się na tyle dobrze, żeby była dwójka. Myślę, że wtedy otrzymamy znowu. Już chyba 40 milionów zrobiło. Więc oby tak dalej. I pewnie wtedy otrzymamy coś znowu w stylu Kapitana Ameryki, czyli dwójka już będzie współcześnie. No to trochę już podejrzany. To by było, no, ale no nie wiem, no co, dwójka w trakcie II wojny światowej? Ciekawe, z kim będzie walczyć. Cóż, w każdym razie tak, no czy. Może z Ekfu. Może. Czemu? Ale zrobiliby wielkie jajko, to już ludzie by oszaleli. Chociaż zrobili gadającego szopa i ludzie oszaleli. Więc no, czemu by nie wielkie jajko? Więc tak, dla mnie takie 7 na 10 i mam nadzieję, mam wrażenie, że za dwa tygodnie powiem dokładnie to samo, za pół roku powiem dokładnie to samo, a nie tak jak w przypadku Batman v Superman, gdzie ta ocena leciała z każdym tygodniem coraz niżej i niżej. To jest taki film, który mi się po prostu podobał i chyba podobać mi się będzie dalej, więc zachęcamy do odwiedzenia kina, bo było naprawdę warto pójść. A tymczasem przejdźmy może sobie do komiksików. Jako że film Wonder Woman jest w kinach, no to wypadałoby wspomnieć coś o tym, co można przeczytać z Wonder Woman po polsku i nie tylko po polsku. No cóż, po polsku dużo tego nie było. No ale raczej dobre rzeczy. Tak, raczej dobre rzeczy. Może zaczniemy od pozycji najświeższej, czyli Wonder Woman, Grega Ruki, tom pierwszy. Wydawnictwo Egmont, DC Deluxe, linia. Jest w ciul dupny. Tak. Jak ty się wyrażasz dzisiaj? O co ci chodzi? No co, normalnie. No, będziesz pipany następnym razem, jak się nie uspokoisz. W każdym razie Wonder Woman, Grega Ruki, tom pierwszy. I to jest wydanie zbierające... Dwa tomy? Znaczy, tu jest Wonder Woman Hiketeja oraz od 195 do 205 numeru Wonder Woman tego pierwszego ranu Grega Ruki. I tutaj generalnie fabuła zaczyna się w tym momencie, że Wonder Woman jest ambasadorką Themyscira,
zdaje się w Stanach. I Greg Rucka stawia na właśnie na ten aspekt działalności Wonder Woman. Tutaj wbrew temu, co można oczekiwać, nie mamy jakoś szczególnie dużo akcji, nie mamy kopania się po ryjach tarczami i ogólnie innymi różnymi elementami. Mamy fajne wyważenie tego komiksu, ponieważ jest dużo wątków właśnie takich, no nie jakoś szczególnie mocno rozbudowanych, ale political fiction. Mhm. Jest właśnie trochę tej superbohaterskości, jest dość sporo elementów takich dość mocno feministycznych i generalnie ten run jest uważany za jeden z trzech najlepszych w historii Wonder Woman, obok moim zdaniem Briana Azzarello i tego klasycznego runu Johna Byrna. Mhm. Tak, natomiast Gail Simon mi się podobał run w Wonder Woman nawet. No to też wspomnijmy za momencik. Natomiast no, Greg Rucka jest takim scenarzystą, który po prostu fenomenalnie pisze postacie kobiece i to się stało jego znakiem rozpoznawczym. Praktycznie każda seria, którą pisze w roli głównej ma kobietę. I tutaj też widać, że on fajnie rozumie tą Dianę. Mhm. Jeden z wątków głównych polega na tym, że Diana pisze książkę, która zostaje wydana i zbiera bardzo różne opinie, ponieważ to są jej poglądy, to są jej eseje z opiniami na różne tematy. Mhm. Pojawia się ruch, który chciałby, żeby Wonder Woman po prostu nie była ambasadorką Themyscira, żeby opuściła Stany, ponieważ prezentowane przez nią poglądy są zbyt kontrowersyjne. Pojawia się Ares oczywiście, który tam knuje. Jak żeby inaczej. Który knuje i tam wprowadza chaos wśród bogów i to się później kumuluje na Wonder Woman. Jest srebrna łabędzica, która jest tutaj taką postacią dość tragiczną. To jest jeden z niewielu minusów tego tomu, jest właśnie to, że ta srebrna łabędzica, ona to jest postać jeszcze z poprzedniego runu. Mhm. I Rucka tutaj kontynuuje wątki. No i dla czytelnika, który nie zna tego poprzedniego runu, a nie ukrywam, że nie znałem tych poprzednich przygód, jest to dość problematyczne. Fajnie jest pokazana ta mitologiczna część uniwersum DC. Mhm. No i Rucka też pokazuje znajomość ogólnie mitologii. Cała Hiketeja, czyli ten pierwszy rozdział tego tomu, to zostało wydane jako original graphic novel w Stanach. No i tutaj mamy historię dziewczyny, która jest ścigana przez Batmana i zwraca się o pomoc do Wonder Woman, używając pewnego rytuału, który sprawia, że Wonder Woman nie może odmówić tej pomocy. Mhm. Przez co właśnie doprowadza to do starcia z Batmanem, ale nie takiego, jakbyście myśleli, że się tam kopią po ryjach czy coś ten deseń, tylko po prostu jest takie mocne napięcie między nimi, ale właśnie fajnie jest pokazane to, że ten Batman się wycofuje, że on wie, że nie ma większych szans w starciu, ale z drugiej strony, jak to Batman jest uparty i dąży tam innymi ścieżkami do pojmania tejże dziewczyny. Jest to narysowane przez J.G. Jonesa, czyli faceta, który nie wyrabiał się przy Final Crisis, ale jest to z kolei rysownik, który ma... Najwięcej okładek rysował, nie? Tak, znaczy ten jego najbardziej charakterystyczny dorobek. To są okładki, ale rysunkowo też jak najbardziej właśnie dał radę. Fajnie mi się to przeglądało, natomiast kolejne rozdziały, te już z tej regularnej serii, no rysowane są przez różne osoby i to momentami widać. Znaczy ten rozdział, który teraz otworzyłeś, to jest historyjka Wonder Girl, którą opowiada pewnemu malcowi, czy dziewczynce?
Chłopcu. Chłopcu. No i to akurat jest tak specjalnie dość narysowane, tak. Ono jak bajka taka, no tak, to bajkowo. I to jest właśnie też jeden z fajniejszych elementów tego tomu, ponieważ opowiada ona temu dziecku pewien mit, ale nie do końca tak, jak go powinna opowiadać, tylko go zmiękcza tak, żeby dziecko mogło tego wysłuchać, i to też bardzo fajnie wypadło. Generalnie cały ten tom, który jest potężny, on chyba ma ponad 300 stron, czytało mi się, no przerobiłem go dosłownie na raz, bo fajnie mi się czytało te przygody. Ruka właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, on bardzo fajnie czuje postać Diany i kompletnie się nie dziwię, że ten Ran zdobył tak olbrzymią popularność. Mhm. Rysunkowo jest różnie, ale przy scenariuszu to totalnie nie przeszkadza. Historia jest wciągająca. Postacie są bardzo, bardzo żywe, bardzo prawdziwe, te ich motywacje są całkiem fajnie uzasadnione. Podoba mi się to, że ona się tu mierzy nie tylko właśnie z jakimiś meta zagrożeniami pokroju doktora Psycho, bo on się tutaj pojawia, jest pokazany naprawdę creepy, mhm. Ale też mierzy się ze zwykłymi ludźmi, którzy są trochę przerażeni jej postacią, znaczy mierzy się, ona nie mierzy się z nimi w sensie, że tam się biją czy coś, tylko po prostu ona stawia im czoła na polu dyskusji, czy też no jest taki moment, w którym jeden z jej pracowników tej ambasady ściera się w telewizyjnej debacie z liderem przeciwników Diany, i to jest też jedna z takich fajniejszych scen. Zresztą Ruka wielokrotnie już pokazywał, że on takie wątki polityczne całkiem fajnie pisze. To, co robi obecnie na łamach Lazarusa, to jest w ogóle dla mnie mistrzostwo. No, ale tutaj też całkiem fajnie to jest pokazane. Ta Diana jest... tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale Diana jest praktycznie przez cały komiks pokazana jako taka... No jako taki pudzian trochę żeński, ale to całkiem fajnie pasuje, właśnie nie ma tutaj tego szczucia cycem, które bardzo często się pojawiało w komiksach z nią. Jest po prostu pokazana, znaczy no okładka może akurat sugeruje, że w środku jest to szczucie dość obecne. Swoją drogą okładka jest rewelacyjna dla mnie, moim zdaniem. Mhm. Ale w środku właśnie tego nie ma. Wonder Woman jest taką postacią bardzo kobiecą, ale jednocześnie widać, że jest to zaprawiona w bojach wojowniczka. I tak o niej myślimy, a nie, że ale fajna tego. Cały tom czytało mi się bardzo fajnie. Cena okładkowa tutaj jest 119,99 zł, więc no jest to cena dość wysoka i nawet jak polecą rabaty, to wciąż jest dość dużo, ale moim zdaniem zdecydowanie warto sięgnąć po ten komiks, ponieważ no, wydaje mi się, że jeżeli Wonder Woman Briana Azzarello was nie przekonała jakimś cudem, to ten komiks już naprawdę powinien pokazać, że Diana jest postacią z fajnymi przygodami i zdecydowanie powinno zainteresować się tym, co postać ta ma do zaoferowania. Mhm. Wydaje mi się, tutaj na okładce jest napisane tom pierwszy i mamy taki chamski cliffhanger na końcu tomu, więc raczej na pewno będzie drugi tom, chyba że ten się sprzeda jakoś masakrycznie słabo. Ale zachęcam was do tego, żeby sięgnąć, żeby dać szansę, bo... No i to już wyszło w okolicy filmu, więc idealnie. Tak. No Egmont, to już chyba kiedyś wspominaliśmy, że Egmont właśnie... No to jest na pewno zaplanowane. Tak, więc... Egmont fajnie planuje właśnie pod premiery kinowe. No DC Deluxe, więc twarda okładka, troszkę powiększony format, obwoluta i... No ta czarna okładka z tłoczeniami, co nigdy mi się jakoś szczególnie nie podobało. Ale już się przyzwyczaiłem, więc jest to jak najbardziej spoko. Dodatków jest tutaj troszeczkę. Są to galerie okładek, wśród nich jedna autorstwa Grega Landa, który jest legendą i tutaj również pokazał, że jest kompletnym beztalenciem. Ale jest kilka innych całkiem fajnych, są takie przedruki artykułów o Wonder Woman, które nawiązują do wydarzeń z komiksu. Jest szkicownik Drew Johnsona, jest szkicownik J.G. Jonesa, więc tych dodatków troszkę jest. Jest oczywiście to posłowie obecne w każdym DC Deluxe.
No i generalnie pomimo dość wysokiej ceny tego tomu i tak zachęcam do sięgnięcia po niego, ponieważ no, nie zawaham się stwierdzić, że jest to chyba najlepsza rzecz z Wonder Woman, która się ukazała po polsku. Z tych trzech. A z tych trzech, okej. Okay. Bardziej od Azarello ci podobało? Tak. Okej. Okay. Ja natomiast powiem o anglojęzycznym komiksie z Wonder Woman. To jest właściwie one shot, można powiedzieć, bo chyba ciężko zakwalifikować jako powieść graficzną. No, tak czy siak. Wonder Woman Spirit of Truth jest stworzony przez duet Paul Dini, Alex Ross. Wiadomo, kto pisał, kto rysował. Chyba, że Dini tak umie rysować, to... To by było coś nowego. Ja akurat mam to w takim wydaniu zbiorczym The World's Greatest Superheroes, które zbiera tą historię o Supermanie, Batmanie, Wonder Woman, Shazamie i Justice League. Bardzo fajna rzecz, $30 kosztuje. Jak może wiecie, bo mogłem wspominać o tym, nie jestem wielkim fanem Alexa Rossa. Natomiast w tych historiach niesamowicie się... Może dobrze... przypomnij, co sądzisz o Batmanie, w jego wykonaniu. Bo ma pedofilskie rajstopy, tak, i ma klamrę, stary, od krocza po splot słoneczny, z tym się nie da schylać. Ale Batman potrafi. Ale Batman potrafi. No natomiast w tym komiksie, który trzymam teraz w rękach, są świetne historie i styl Alexa Rossa tutaj mi w 100% odpowiada. No tam w historii o Batmanie może to średnio. Natomiast świetnie się w tym odnajduje, ponieważ są to, powiedziałbym, trochę ambitniejsze historie. Ty czytałeś to, prawda? Lata temu. Są to na pewno ambitniejsze historie i tutaj Wonder Woman styka się z tym, że pomimo bycia superbohaterką uwielbianą przez wielu, tak naprawdę nie wszyscy są zadowoleni z jej obecności albo z jej działania. Mamy tu przekrój już od czasów, kiedy... Nie, znaczy już od czasów, od sytuacji, kiedy w Chinach ratuje dziewczynkę przed rozjechaniem przez czołg i nie zostaje uwielbiona i tak dalej. I zaczyna się zastanawiać nad tym, co robi. Zostaje na Bliskim Wschodzie obrzucona kamieniami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do wszystkiego podchodzi z takim dystansem i powoduje to, że przez pewien czas próbuje stać się bardziej ludzka niż boska, jak jest tak naprawdę, żeby zobaczyć, z czym oni się borykają na co dzień. To też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo pięknie ukazuje jakby postać Wonder Woman. I na szczęście nie ma żadnej kontynuacji, co też moim zdaniem jest plusem, bo wszystko, co powinno być, zostało zamknięte w tej historii. Także to też bardzo polecam, bo właściwie cały ten cykl World's Greatest Superheroes jakby rozbija superbohaterów na te ludzkie cząstki. Zarówno w historii o Supermanie, Shazamie, Batmanie i tak dalej. Natomiast ta historia z Wonder Woman jest jedną z moich ulubionych. No i jest pięknie narysowana, bo tutaj Alex Ross nie musiał się utrzymać tak stricte kadrów. Bardziej bym powiedział, że to jest w sumie ilustrowana powieść, bo nie ma stricte... No nie ma żadnego dymku komiksowego w tym tej historii. W Justice League się pojawia. Natomiast tak, to mamy monolog Wonder Woman, która opowiada o tym wszystkim. Tak samo było w historii z Batmanem, Supermanem i Shazamem. Dopiero w Justice League jakieś tam dymki, dialogi się pojawiają. Fajnie to wygląda. No ja czytałem to lata temu, więc tak średnio pamiętam, ale... No. Z tyłu komiksu jest jeszcze rozkładówka na 4 panele z rysunkami Rossa. Spoko, no. Panoramami właściwie. Plus jest szkicownik, co też możecie zobaczyć zdjęcia, którymi Alex Ross się inspirował do rysowania niektórych plansz. Fajna rzecz. Natomiast ja przejdę z powrotem do polskich rzeczy. Znaczy, ja przejdę, my przejdziemy, bo przynajmniej częściowo obaj to czytaliśmy. No i właśnie była już wspomniana Wonder Woman Briana Azzarello. Czyli seria, która pojawiła się w ramach New 52.
i stanowiła taki świeży start, w przeciwieństwie do tam Batmana czy Green Lanterna, którzy po prostu kontynuowali swoje wątki, i Wonder Woman dostała taki świeży start. I to był też dobry moment na wstrzelenie się w Wonder Woman, bo tak, nie musiałeś znać tych wszystkich zawiłości i postaci od lat 60., z którymi walczyła. Tak, i początkowo było to zaskakujące, ponieważ ten komiks był horrorem, nawet momentami tam kojarzysz w pierwszym tomie te centaury, jak tam się pojawiały. Tak, tak, znaczy w ogóle jeśli chodzi o projektowanie postaci w Wonder Woman Briana Azzarello i Cliffa Chianga, prawda? Znaczy ja trochę tak teraz pokręciłem głową, bo owszem, Cliff Chiang z tego... A nie chodziło mi o to, czy nie pomyliłem rysownika. Nie pomyliłeś, bo chodzi mi o to, że Cliff Chiang w tym ranie narysował dość dużo zeszytów, ale Tony Akins i Goran Sadzuka też bardzo dużo tam działali, więc ja tak trochę... To jak najbardziej trafne sprostowanie, natomiast wracając do projektowania postaci, strasznie mi się podobały te postacie, które tam były. Projekt Hermesa, który był świetny, cholerny Posejdon, który był wielkim wielorybem, no i najlepszy ze wszystkich Hades. No i Wojna, który był po prostu Brianem Azzarello, prawda? Tak. To też było fajne. No, projektowanie tych postaci było dla mnie, projekty no, były rewelacyjne, no ale też sama historia się całkiem fajnie broniła. Tutaj początek tego runu polega na tym, że Diana musi bronić matkę, nastoletnią matkę małego dziecka, które się okazuje być dzieckiem Zeusa. Z czym też się wiąże strasznie dialog, który lubię, jak Hermes się pyta, jaką formę tym razem przybrał Zeus, żeby ją uwieść. I pyta się, czy tam to była gęś, złoty deszcz, piękny koń, czy coś. Kierowca ciężarówki? Nie jestem wybredna. No tak było. No i też właśnie generalnie Diana musi bronić tą matkę i to dziecko, ponieważ dzieckiem się oczywiście interesują kolejni bogowie, czują się zagrożeni istnieniem tego dziecka, które może być kolejnym bogiem, i tam początkowo o tym jest ten run, później pojawia się pierworodny. Mhm. Chyba tak był po polsku przetłumaczony. Ja nie wiem, jak to po polsku było, ponieważ ja ten run czytałem w oryginale tylko i wyłącznie. Zbierałem w zeszytach, łącznie z tymi wszystkimi zerówkami i miesiącem złoczyńców, bo tam też były dwa one-shoty, więc nie do końca wiem, jak to po polsku wygląda. W każdym razie no, fabuła była całkiem fajna, ten projekt postaci był rewelacyjny. I czytało się to cały czas naprawdę spoko, jak Orion się pojawił w drużynie, to właśnie to jest dla mnie jeden z niewielu minusów tego komiksu, to było to, że w pewnym momencie to była taka mini Justice League bardziej niż komiks o Dianie, bo było parę takich zeszytów, gdzie Wonder Woman właśnie nie robiła nic wielkiego, tylko ta cała ekipa, która się skupiła wokół niej, była na pierwszym planie, i troszkę mi to przeszkadzało, że właśnie solówka Wonder Woman wcale nie była taką solówką. No tak, no ale z drugiej strony myślę, żeby przepchnęli God League of Justice czy coś takiego. No to właśnie nie takie gówno. No to wiesz, nie takie rzeczy już wymyślano, no niedługo będzie Venomverse w Marvelu, więc wiesz. W każdym razie, nie to, że wokół Diany była zbudowana jakaś grupa postaci, to mi nie przeszkadzało, tylko to, że ona tam momentami ginęła wśród tych postaci, mi troszkę przeszkadzało. W przeciwieństwie do tomu Grega Ruki, gdzie Diana, nawet jak jest trochę na drugim planie, to i tak jest taką najbardziej wyrazistą, charyzmatyczną postacią. Natomiast Azzarello, jak to Azzarello, on pisze świetne dialogi. Właśnie wspomniałem o Orionie, ten moment, w którym on dołączył do tej ekipy i był takim totalnym chamskim seksistą, i z tego powodu Diana nim rzucała o ściany, i to były fajne sceny, trochę humoru, dużo akcji, fajnie zarysowane postacie, no i przede wszystkim jest dobre to, że mamy całość tego runu po polsku. A i wydawnictwo Egmont niejednokrotnie troszkę narzekało na to, że ta Wonder Woman od nich się nie sprzedaje najlepiej.
No, jeżeli nie daliście szansy, to... To jest 6 tomów. To sięgnijcie chociażby po pierwszy tom i zobaczycie, że to jest naprawdę fajny, pomysłowy, dość nieoczekiwanie taki udany komiks. Moim zdaniem z całej oferty polskiej z linii Nowe DC Comics to jest zdecydowanie jedna z najlepszych serii, jeśli nie najlepsza w sumie nawet, więc no cieszy fakt, że jest całość po polsku, jest dostępna bez problemu i jest to po prostu fajna historia, więc, więc jeśli jeszcze nie daliście szansy, to zdecydowanie powinniście dać. Warto dać, bo dla mnie to było takie skrzyżowanie właśnie Wonder Woman i tych mitów, natomiast w taki charakterystyczny dla Briana Azzarello sposób poprowadzony. Nie chcę oczywiście tego porównywać do Stu Naboi, natomiast taka trochę kryminalna linia, jednak szpiegowska bym nawet powiedział. Bo bardzo, bardzo dobrze się to czyta, więc serdecznie polecam, żebyście sprawdzili, bo nie jest to jakiś wielki wydatek i seria, w którą się władujecie jak w baśnie na 12 lat. Szalfa. Tylko 6 tomów, bardzo fajnych, bez problemu, cały czas dostępnych. To nawet sobie przed odcinkiem sprawdziłem, wszystkie da się kupić, więc warto. No wiesz, jeżeli narzekano na słabą sprzedaż, to zdziwiłbym się, gdyby któryś tą się faktycznie wyprzedał. No ale cóż, no tak, warto... Ale zazwyczaj tak jest mimo wszystko, tak. Że wiesz, będzie się brakowało jednego w środku. Tak, no ale tak, warto zdecydowanie. Natomiast jest jeszcze jeden komiks z Wonder Woman. Znaczy generalnie wymieniamy tutaj komiksy z Wonder Woman po polsku solowe tytuły z jej udziałem. Nie mówimy o Trinity. Tak, nie mówimy o takich rzeczach jak Trójca, czy jej udziały w Justice League. Jest jeszcze któryś tam tom wielkiej kolekcji komiksów DC. Nie, właśnie nie ma numeru, a ja nie pamiętam, który to jest tom, ale tam... O, tom szósty. Okej, fajnie, dzięki. No to szósty tom wielkiej kolekcji komiksów DC, czyli Wonder Woman Krąg. I to jest fragment runu Gail Simon, który też jest dość popularny wśród fanów Diany. No tylko tutaj jest ten problem, no jak to z większością rzeczy, które się pojawiają w kolekcji. No to jest fragment runu. No wyrwanie z kontekstu, tak, zawsze jest. To jest konkretnie rzecz ujmując początek tego runu. I o ile sam komiks, no mi się czytało dobrze z tego, co widziałem na fanpage'u wielkiej kolekcji komiksów DC. Dużo osób odebrało ten komiks jako raczej kiepski. Bardzo często pojawiały się zarzuty o tym, że był po prostu nudny. Natomiast mi się go nie czytało całkiem źle, tylko no ja też mam ten problem, że jestem wielkim fanem Gail Simon i trochę bezkrytycznie patrzę na każdą kolejną rzecz, która jest sygnowana jej nazwiskiem. No i tutaj też, pomimo tego, że mamy dość, no chociażby sceny już na samym początku tomu, gdzie Diana walczy z małpami żołnierzami, no jak się nazywa ten przeciwnik Flesza, Grot, no to jest coś w ten deseń, tylko nie takie przekokszone. Później się pojawia kapitan nazista i ogólnie jest tak kapitan nazista czy kapitan swastyka z czwartej Rzeszy? Nie, kapitan nazista. Tak, i generalnie wiesz, fabuła jest taka troszkę naiwna momentami i jest też ten problem, że tutaj z kolei Diana jest częściowo pozbawioną mocy agentką wywiadu, tak jak u Grega Ruki jest ambasadorką Temiskiry, tak tutaj jest agentką wywiadu, która, no ona tam ma moc tylko w konkretnych momentach i to tam troszkę, no wiele rzeczy wymyślano na to, żeby jakoś rozruszać tą postać. No mi się to czytało nieźle, tylko no właśnie tak jest problem taki, że komiks urywa wątki. I z tego co wiem, w kolekcji komiksów DC nie będzie kontynuacji. No i to jest problem z tym tomem, ponieważ o ile czytało się go nieźle, to jednak jest urwany. I wiele wątków no nie doczekało się satysfakcjonującego zakończenia.
no to faktycznie może odrzucać od tego tomu. Mm. Ale z kolei jest to pozycja, która jest zdecydowanie najtańsza ze wszystkich, o których dzisiaj mówimy. Z tego, co mi wiadomo, ten tom można dostać jeszcze gdzie niegdzie, na pewno u samego wydawnictwa Eagle Moss. 4 dyszki plus chyba tam jakaś przesyłka. Więc też jeśli szukacie czegoś z Dianą, co niekoniecznie musi kosztować 120 zł okładkowo, to krąg, no możecie dać szansę kręgowi, ale miejcie na uwadze to, że to jest tylko pierwszy tom całego runu Guy Simon, reszta musiałaby być ewentualnie dokupowana w oryginale. Natomiast włączyłem sobie rozpiskę wielkiej kolekcji komiksów DC i z tego, co widzę, dostaniemy jeszcze co najmniej jeden komiks z Wonder Woman w ramach tej zapowiedzianej pierwszej 60. I to jest Paradise Lost. 164, 170 numer serii Wonder Woman i to też jest dość znany tytuł. To jest jeden z tych starszych, właśnie z lat 80. zdaje się. Więc no ja czekam, ja nie do końca wiem, w którym tomie wyjdzie to po polsku. W wersji brytyjskiej to był 26 tom, w Polsce pewnie też coś koło tego. Będą oczy Gorgony, również jest to jedna historia z lat 80., która była ponoć całkiem fajna. Będzie Wonder Woman Gods and Mortals i to już będzie troszkę bardziej współczesna historia, więc tych tytułów z Wonder Woman jeszcze w kolekcji komiksów DC parę będzie. No i cóż, no cieszy fakt, że ta kolekcja nie ogranicza się tylko i wyłącznie do Batmana i Supermana, że dostaniemy coś więcej. No i akurat jest fajne to, że to są takie dość mocno charakterystyczne historie z Dianą, więc dostaniemy te takie najbardziej znane historie. W przypadku kręgu no niestety nie są one zakończone, ale jak najbardziej chyba. Warto dać szansę, ponieważ no, w przypadku Ghosts and Monsters no, akurat nie znam tego tytułu. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cieszę się, że Diana jest coraz mocniej obecna na polskim rynku, będzie miała serię w ramach odrodzenia od Egmontu. No cóż, no nic, tylko jest być fanem teraz po całkiem udanym filmie. No myślę, że film może podbić sprzedaż wielu komiksów z tą bohaterką. Oby tak było. Kończymy temat Wonder Woman. Zostały nam jeszcze 2 komiksy na dzisiaj do omówienia. Ja chciałem powiedzieć o Samuraju Jacku, wydanym w Polsce przez Studio JG. Tutaj będę mógł lekko porównać do wydania zeszytowego, które zbierałem, dopóki je wysyłali do Polski, do Europy. I tutaj tak, pomysł oczywiście na sam scenariusz jest Gendego Tartakowskiego. Sam scenariusz pisał Jim Zub, rysunki Andy Suriano. I jeśli chodzi o wydanie, zbiorcze polskie zbiera 5 pierwszych zeszytów. Cena okładkowa 34,99. Niedużo. Niedużo. Jest bardzo ładnie wydany ten tom, schludnie, no, standardowo jest wydany. Dla tych, dla których ma to znaczenie, jest o połowę grubszy niż Marvel Now. Tak? Tak. No dobra. No jeśli to kogoś w ogóle. Właśnie, jeśli kogoś w ogóle. Sama historia dzieje się jakby po serialu, znaczy po pierwszym sezonie serialu, że Samurai Jack wpada na trop splotów czasu, bo taki zresztą tytuł nosi pierwszy tom, i musi odzyskać kawałki liny, które tworzyły tam sznur eonów, które Aku potargał, i musi spleść je z powrotem i wtedy będzie w stanie podróżować w czasie, posiąść tą magię i wrócić do dawnych, dawnych czasów, tam gdzie chciałby. Przez cały zresztą czas trwania serialu swojego animowanego wrócić. W czasie 5 zeszytów rozgrywa się cała ta historia.
i no, czuć ten klimat Gendego Tartakowskiego, moim zdaniem tutaj Jim Zub zrobił świetną robotę w podtrzymaniu tego klimatu, który no już jednak obrósł pewnego rodzaju legendą. Także ja dalej nie widziałem. W ogóle? Pierwszego sezonu też nie widziałeś? Jeden odcinek. No fajny jest. No słyszałem właśnie tak a propos legendy, którą obrasta ten serial. Słyszałem o nim niejednokrotnie i jakoś dalej się nie zdecydowałem. No, przestań jakieś krapy oglądać z CW, tylko wziąłbyś coś porządnego obejrzał. No. Wracając do komiksu, jeśli nie ma tutaj praktycznie nawiązań, chyba że przegapiłem, nawiązań do serialu animowanego, więc nawet nie znając go jakimś cudem jak Krzysiek, możecie spokojnie sięgnąć, bo jest po prostu bardzo dobrym komiksem przygodowym. Fajnie narysowanym. W pewnym momencie czuć, że zmienia się kolorysta, bo tam w którymś pierwszy Andy Suriano kolorował zeszyt, a później już Josh Barkham całą resztę. Natomiast nie wpływa to na odbiór historii, która podtrzymuje ten klimat i tworzenie tych różnych światów, z których moim zdaniem słynął Samurai Jack. Bardzo fajnie też to wychodzi, jeśli jest w tej lodowej krainie i ci wszyscy ludzie mają zmarznięte nosy i wyglądają trochę jak Rosjano-Mongołowie. Są zdominowani przez straż robotów i taką królową śniegu. Super sprawa. I to jest takie czytadło. Chyba tak bym to określił. Nie zapada jakoś w pamięć, nie ma jakichś scen, które cię poruszają i sprawiają, że będziesz opowiadał komuś, że tak, że to była taka scena, stary, i w ogóle kosmos, najlepsza scena, przez to musisz przeczytać ten komiks. Raczej to będzie na zasadzie spoko komiks, przeczytaj go. I moim zdaniem warto, zwłaszcza że cena jest też dość przystępna. Tłumaczenie bardzo fajne. Mówię to jako osoba, która czytała i oryginał, i teraz wersję polską. Więc jak najbardziej polecam. Rozmawialiśmy mailowo ze studiem JG i kwartalnie mają się ukazywać. Nie stricte w konkretnym miesiącu, bo to różnie może się skończyć. Natomiast na kwartał będą puszczane jakieś komiksy ze stajni Cartoon Network. A i na końcu macie galerię okładek i szkicownik oraz pomysł i scenopis Jima Zuba. Tak, i tutaj o tym kwartalnym ukazywaniu się tych serii, to mamy tu na myśli zarówno Samuraja Jacka, jak i Atomówki, jak i Adventure Time. Dokładnie. No, bo tutaj było wspominane chyba w poprzednim epizodzie, że no, częstotliwość publikacji tych tytułów pozostawia wiele do życzenia. Mhm. No, Atomówki chyba od roku czekają na drugi tom, więc no cóż, trzymamy kciuki, ale też warto wspomnieć, że no, cały osobny imprint, powiedzmy, został powołany do życia w studiu JG właśnie na te komiksy amerykańskie, więc no, działania są już podjęte i oby się udało. Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć o serii, którą absolutnie uwielbiam. O pierwszym tomie już tutaj w podcaście wspominaliśmy jakiś czas temu. To jest Okko. Tym razem tom trzeci, cykl Powietrza. Ale też będę troszkę nawiązywał do tomu drugiego. Niejednokrotnie już tutaj mówiliśmy, ale znowu to powtórzę, że ja absolutnie uwielbiam to w wydawnictwie Taurus Media, że oni potrafią wygrzebać z rynku frankofońskiego naprawdę fajne, rozrywkowe komiksy, które nie cisną jakiegoś mega wielkiego przesłania i nawet nie starają się być ambitniejsze niż standardowy mainstream. No i właśnie z tego takiego standardowego mainstreamu oni potrafią wygrzebać naprawdę fajne rzeczy typu Fechmistrz, typu Barakuda, typu Okko właśnie. Okko w polskiej wersji językowej ukazuje się cyklami. Każdy cykl składa się z dwóch tomów, więc nie mamy tutaj do czynienia z takim typowym 48-planszowym komiksem, tylko tutaj mamy dwa razy więcej. Twarda okładka,
Natomiast o czym jest Okko? Okko to jest samuraj bez pana, który stoi na czele takiej bardzo nietypowej ekipy łowców duchów, demonów. Do tej ekipy należą Noburo, który tak właściwie nie do końca wiadomo, czy on jest człowiekiem, czy on nie jest właśnie jakimś nadludzkim stworzeniem, który jest tym, powiedzmy, grupowym koksem. Jest Noshin, który jest mnichem znającym czary i mającym bardzo duży pociąg do wszelkiego rodzaju gorzałek. No i młody Tikku, który dołączył do tej drużyny w pierwszym tomie. Razem walczą właśnie z takimi nadnaturalnymi stworzeniami, demonami. W cyklu powietrza mamy zdecydowanie najbardziej rozbudowaną jak dotąd fabułę, ponieważ tutaj oprócz tego głównego wątku pojawia się wiele wątków takich pobocznych, bardzo, bardzo fajnie zarysowanych. Początkowo wydaje się, że skupimy się na klątwie, która została nałożona na pewną księżniczkę. No ale to bardzo szybko zmienia się w taki pojedynek między Okko a samurajem, który odniósł potężne rany, ale przeżył i teraz jest takim, jakby to powiedzieć, samurajskim Iron Manem w pewnym sensie. Ale nie Silver Samurajem jakimś. Nie, tutaj na przykład zobacz sobie, on tak się prezentuje. No i on, ten samuraj, ściga Noburo. Właśnie dowiemy się trochę więcej o tym, kim jest Noburo w tym tomie. Ja nie będę spoilerował, no ale to jego ściganie Noburo doprowadza do starcia z Okko, które jest dość zaskakujące. I cała historia właśnie na tym zyskuje, że pierwszy raz tak naprawdę mamy zaskakujący zwrot akcji już praktycznie na samym początku tego tomu. Pierwszy tom, cykl Ziemi, był takim fajnym, dość typowym czytadłem, który miał ten efekt wow dopiero na samym końcu. Drugi tom miał efekt wow w środku, natomiast tutaj już ten efekt wow się pojawia tak mniej więcej na początkowych stronach. No i ja bardzo się cieszę z tego, że ta seria z tomu na tom się robi naprawdę coraz ciekawsza. Te postacie są coraz lepiej pisane, pojawiają się właśnie jakieś większe informacje na ich temat, niezależności, relacje między nimi są bardzo fajnie pokazane. Rysunkowo cały czas stoi to na bardzo wysokim poziomie. Okko zarówno pisze, jak i rysuje twórca pod pseudonimem Hub. I o ile rysunkowo Okko od samego początku prezentowało się naprawdę rewelacyjnie, tak fabularnie z tomu na tom jest po prostu coraz lepiej. Cykl powietrza dla mnie jest zdecydowanie najciekawszą historią z tej serii jak dotąd. No i cóż, ubolewam tylko nad tym, że kolejny tom będzie jednocześnie ostatnim. Okładkowa cena jest ustalona w wysokości 70 zł, czyli standardowa cena dwóch frankofońskich komiksów, ale tutaj dodatkowo macie twardą okładkę. Gdzieś to tam na pewno łapniecie z rabatami i ta cena będzie dużo bardziej atrakcyjna. Ale tak, to co się nie zmieniło, to że ja dalej tą serię absolutnie uwielbiam. Czekam na kolejny tom, który mam nadzieję ukaże się niedługo. Wydawnictwu Taurus Media serdecznie gratuluję tego, że kolejny raz właśnie absolutnie trafili w moje gusta z frankofońskim tytułem. Ponieważ jak zauważyliście pewnie w kolejnych odcinkach podcastu, ja siedzę akurat najmocniej komiks amerykański, komiks polski, te frankofony jeszcze tak nieśmiało się przebijają, ale właśnie takie tytuły jak Okko sprawiają, że coraz chętniej sięgam także i po dorobek europejskich twórców. No i cóż, i oby Taurus kolejny raz trafił, gdy Okko się już skończy, oby trafili z kolejnym takim ciekawym frankofonem. Ponieważ... Teraz będzie planszówka z Okko, prawda? Na Kickstarterze coś ma być zbierane. Tak, chyba coś takiego Taurus pokazywał. W każdym razie, takie tytuły naprawdę bardzo lubię. Czyta mi się momentami je nawet lepiej niż te takie najbardziej znane europejskie tytuły. Głównie z powodu tego, że
No jest to ten poziom rozrywki, który ja naprawdę lubię. Jeżeli chcę sobie sięgnąć po coś ambitniejszego, to owszem, Oko tutaj nie jest tytułem, który bym brał pod uwagę. No to, że coś jest europejskie, nie znaczy z założenia, że jest super ambitne. Tak, nie? To jest takie... Ale przyznam, że często się spotykasz z taką opinią, nie? Że te europejskie są jednak ambitniejsze. Tak, no bo wiesz, bo wydaje mi się, że to też tak brzmi, tak jak kino europejskie, a kino amerykańskie, nie? Mhm. Więc tak, jeżeli uważacie, że komiks europejski jest tylko i wyłącznie taką ambitniejszą próbą pokazania historii, to uwierzcie nam, że jest coś takiego jak mainstream w Europie i ma się dobrze. I we Francji czy w Belgii pokazuje się masa komiksów, o których nie warto w ogóle wspominać, ponieważ to jest kompletny krab. I cieszy to, że ci nasi wydawcy potrafią wygrzebać te takie perełki. No a Taurus dodatkowo wygrzebuje takie rzeczy, które właśnie nie są jakieś super ambitne, ale są po prostu dobrymi, rozrywkowymi komiksami. I Okko no, jest właśnie dokładnie takim tytułem i ja tą serię absolutnie uwielbiam. Niedługo drugi tom Barakudy też przy tak, okazji. Tak, tak, lada moment. No na dniach, teraz jakoś w czerwcu będzie. Wspaniale. Super. Więc no Okko jak najbardziej polecam. Sięgnijcie po zarówno po ten nowy tom, jak i po poprzednie tomy, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji. Naprawdę warto. I cóż, i na dziś to będzie już tyle. Dokładnie. Słyszymy się za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, tak jak już mały spoilerek został powiedziany, będzie dość dużo o polskich rzeczach, o polskich tytułach tam. No to cóż, no to słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Cześć.